Assassin's Creed Odyssey. To już druga z rzędu, po części poprzedniej, czyli po Origins, odsłona Asasyna, której akcja toczy się w starożytności. Tym razem Ubisoft przenosi nas do starożytnej Grecji. Miałam okazję mniej więcej 40 minut pograć w wersję alfa tej gry i muszę przyznać, że Ubisoft odrobił lekcję. Możemy tam znaleźć wszystko to, co widzieliśmy w części poprzedniej, plus na przykład umiejętności specjalne jednej z dwóch naszych postaci, którymi będziemy mogli grać, czyli Alexios albo Cassandra. Alexios jest turbo przystojny, więc dla mnie to było oczywiste, że wybrałam właśnie niego, ale myślę, że dla Was, droga męska część naszych widzów, prawdopodobnie Cassandra wyda się nieco przyjemniejszą postacią do grania. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, mogłam pograć i na lądzie, ponieważ wylądowaliśmy i rozgrywka dla mnie zaczęła się na wyspie Mykonos, a dokładnie w mieście Mykonos. W zasadzie to było miasto na wyspie, no ale mniejsza o to. Na Mykonos małą misją, którą mogłam wybrać, ale mogłam też trochę poeksplorować świat. Generalnie starożytna Grecja, czyli dużo wysp. Czyli tak, macie rację, znowu dużo pływania, czyli Black Flag, teraz Skull and Bones, dużo pływania w Assassin's Creed Odyssey. Ubisoft chyba specjalizuje się powoli w morskich walkach i morskich wojażach. Niemniej bardzo dobrze, bo ta morska część gry dodaje jej dużo świeżości. Jeśli chodzi o rozgrywkę, te dwa nowe ataki, które tak widzi, ataki, umiejętności, które tak namiętnie Ubisoft prezentował nam podczas swojej części prezentacji na konferencji, no muszę przyznać, wnoszą dużo dobrego. Po pierwsze jest to spartański kop, ponieważ nasi bohaterowie, w ich żyłach płynie spartańska krew. Po drugie jest to obezwładnienie przeciwnika, czyli zabranie mu tarczy. Walka wręcz odgrywa dużą rolę, ale nieustająco mamy do dyspozycji łuk, który dla wszystkich wielbicieli walki na dystans na pewno się spodoba i będą z niego namiętnie korzystać. Jeśli chodzi o świat, no wiadomo, że w 40 minut nie wyeksplorowałam go jakoś namiętnie, ale podpytałam producentów i powiedzieli mi, że mapa jest mniej więcej tej wielkości, co w części poprzedniej, czyli duża. Może nawet troszeczkę większa. Gra jest cały czas work in progress, czyli to, że na przykład raz mi się skraszowała podczas testów i podczas dema. I jest pewnego rodzaju niestety oznaką tego, że Assassina aż tak niedługo to nie pogramy. Niemniej na betę można się już zapisywać na stronie, zresztą tak jak na Skull and Bones, czy na nowe Trialsy, w które również miałam okazję pograć. Jak dla mnie wygląda to wszystko obiecująco. Taki mały highlight, nie chcąc spoilować. W misji, w której mogłam wziąć udział, rozmawiałam z parą, którą z każdą części tej pary mogłam flirtować jako mężczyzna. Czyli ten grecki duch Ubisoft faktycznie zachował. Ja polecam, czekam bardzo namiętnie na premierę. Zobaczymy.